Dzień dobry. No to jest Boski Janusz. Ale to ja idę tam. Lat Studio 1935. Dobrze, zanim mnie zasypiecie, a pewnie tak, chciałbym was bardzo przeprosić, ponieważ no właściwie tak można powiedzieć, że się trochę przyczyniłem sam do tego, że nie ma z nami, ze mną tutaj obok, nie ma Teresy Pawłowicz, mojej cudownej, wspaniałej krakowskiej mamy i pani profesor z dykcji, która jest w Zakopanem, a którą chciałem ściągnąć dzisiaj z tego względu, że no akurat tak się stało, jak się stało w teatrze, to wszystko jeszcze przed wami, że po tym jak się już z panem dyrektorem umówiłem, okazało się, że mam szlaban na wyjazd, że nie można poprzestawiać obsady, no i cała sprawa się wyjaśniła wczoraj wieczorem, łamane na dzisiaj rano. Dobrze, co wam mam powiedzieć? Co chcecie ode mnie usłyszeć? No zacznijmy od początku, bo słuchajcie, Janusz był taką osobą, która... Już mam pytania jak Krzysztof. Nie, jak to zabrzmiało? A ja znam ten ton, to i dobrze. Kiedyś tam przyszła taki pomysł na reklamę. Tak, ja pożyczyłem zbroję, stalową zbroję z Teatru Słowackiego i mówię, Janusz, słuchaj, tutaj nie wiem, tam 3500 za godzinę chodzisz wokół rynku tej zbroi. Wszystko było fajnie, Janusz. To był maj. Tam mówisz lat, bo na tarczy miał studio aktorskie, zaprasza zapisy tam coś tam i na plecach chyba też coś tam było przyklejone. No i dobra, umówiliśmy się, że okej, ja tam pilotowałem sprawę z boku, chodziłem z butelką wody, ale upał był słuchaj. Trzeba było chodzić z gaśnicą. Ja w tej blasze słuchałem maszynów. Znaczy ja słuchajcie, wtedy, bo w ogóle zaczęło się od tego, że ja wylazłem z tej bramy tam pod Baranami na stajaści Giroj Sowiecka Wasajuza. Kurczę, w ogóle super, luksus. Tylko zapomniałem o tym, że akurat ta ściana rynku jest w tym momencie w cieniu. Gorzej było, jak pół rynku obszedłem i wszedłem w tą drugą strefę. To tu się zaczęło dziać bardzo wesoło. Natomiast wtedy, słuchajcie, naprawdę zrozumiałem, o czym pisał Sienkiewicz i dlaczego Krzyżacy dostali łomot pod Grunwaldem. Bo ty jesteś z Katowic, tak? Tak. W jaki sposób się w ogóle dowiedziałeś o tym, że coś takiego... A ja się dowiedziałem od Oli Wolf. A od Oli Wolf? Ja się dowiedziałem od Oli Wolf. Ona też jest z Katowic. Ola, tak. Znaczy w ogóle to było w ten sposób, że myśmy jeszcze będąc w liceum jeździli z... Ja z Olą Wolf chodziliśmy do jednej klasy w liceum. I przyjeżdżaliśmy tutaj do Krakowa na konsultacje przed egzaminami do szkoły teatralnej. Jeszcze Na Starowiśle. Na Starowiśle, dokładnie. Oczywiście najczęściej konsultacje wyglądały w ten sposób, że w ramach konsultacji lądowaliśmy w którymś z przepięknych krakowskich lokali, przy kawie. No tak, bo trzeba było wrócić pociągiem. Także było bardzo przyjemnie i sympatycznie. Po czym oczywiście do szkół teatralnych się nie dostaliśmy, ale Ola już miała sprytny plan i powiedziała, że mówi, słuchaj, jest tak, wiesz, że jakbyśmy się nie dostali, to jest tam przy rynku, jest takie studio, tak i tak się nazywa, ponoć bardzo fajne, ludzie dobrze mówią, tam ktoś znajomy chodził, coś. Generalnie, wiesz, no, jak coś, to się tam załapiemy, zobaczymy, może będzie fajnie. No i tak było fajnie, że zostałem 2 lata, zresztą o lata się przecież. No. Ale nie dlatego, że nie zdałem. Tak? Nie. No. Tak? Nie. No. Także, znaczy zostałem po prostu na drugi rok, bo ktoś musiał ten Majdan przenieść przez rynek tam stał. Nie, ale dużo fajnych historii się zaczęło, bo to jest w ogóle tak, tego systemu. Tak, ratownicy nosili. Ale w ogóle ten drugi rok... To był drugi rok. Przyszedł Maciek Wojdyła. Olka
jeszcze. To był? Maciek Wojdyła. Który mnie wciągnął do kabaretu. Aha. W Rabce, potem w Krakowie, w którym razem zaczynaliśmy z niejakim znanym skądinąd dziś powszechnie Maćkiem Szturem. No tak. I to, no tak. To w ogóle to takie. A to też wszystko... Agnieszka paliło, nie? Tak. Zgadza się. No i tak się śmiesznie te. No i Boguś. No Maciek tam przychodzi do latu prowadzącą Agnieszkę. Dobrze, że się odbierał ją w latu. Żeby mu jej nic nie ukradł. A w ogóle, Boże Święty. To, trzeba by to kiedyś spisać wszystko, te wszystkie historie, wszystkie opowieści. To... Ja mam, znaczy powiem wam szczerze, że naprawdę tęsknię za tamtymi czasami. To już nie tylko, już pomijając fakt, że z perspektywy człowieka, który po prostu no, musi zarobić na rodzinę, na chleb, na raty, na rachunki, no i wiadomo, że tak wpada się w ten kierat pracy, że to życie później dorosłe, do którego wszyscy tak pędzą, nie wiadomo, mają cholerę w ogóle, przepraszam za pojako, ale tak się atrakcyjnie złożyło. No bo ty masz dwie dziewczyny w domu. Ja mam pięć dziewczyn. Mam pięć dziewczyn i wykastrowanego kota i w hierarchii domowej jestem na samym końcu za tym kotem. A. Tak, no, kocice, dwie suki, żonę, córkę. Wstajemy rano, to pierwszy kot dostają już w domu. Potem psy są wypuszczane. No, a potem... Może byś coś zjadł, kolego. Nie, potem ja schodzę gotować. Nie, no, także mam w sumie czeladkę pięciu dziewczyn. No i tak jak mówię, w hierarchii jestem na samym końcu, także jakiś kataklizm i śmigłowce ratunkowe będą nas podejmowały, to ja się pewnie już nie załapię. No, ale w rankingu popularności w stronie latu przez moment, no taki dwumiesięczny, wyprzedziłeś Pawła Małaszyńskiego. Jak ty to robisz, powiedzmy? Dikasz tam? Właśnie nie wiem! Bardziej, że jestem kompletnie... Narzędzie typu komputer jest mi o tyle bliskie, że właśnie ostatnio się zastanawiałem, czy już mam im rzucać przez okno, czy nie. Taka jest moja znajomość tego narzędzia i informatyki. Także nawet bym nie wiedział, gdzie kliknąć. Ale to... Co trzeba zrobić, żebyś miałeś w takim wspaniałym miejscu? Tak? Trzeba to kochać. Nie w takim wspaniałym, bo to każde miejsce jest wspaniałe. Zresztą, wiecie, to każde miejsce ma swoje blaski i cienie. To do tego się nie uniknie i no to niestety, po prostu trzeba się nastawić na to, że czasem będzie dobrze, czasem będzie źle. Wiecie co, tak naprawdę metoda jest jedna zawsze i na wszystko. Po prostu to, za co się człowiek zabiera, musi być jego pasją i musi to kochać. Jeżeli się wychodzi z takiego założenia, to nawet jeżeli droga wiedzie, tak jak w moim przypadku, niejako przez kuchenne drzwi, bo przecież ja żadnej szkoły nie skończyłem, lat skończyłem. Nawet mam dwa dyplomy. Natomiast żadnej innej szkoły nie skończyłem. Zrobiłem sobie gdzieś tam kiedyś egzamin eksternistyczny, który moim zdaniem było najgorzej zainwestowane 1800 zł w moim życiu, ponieważ kompletnie nikt nigdy mnie nie zapytał o dyplom. W ogóle coś pan tam zdał, może pan pokazać jakiś dokument. Kompletnie, po prostu tak jak go dostałem, tak go włożyłem do szuflady i od... 2004 roku. Tak, czyli 9 lat leży w szufladzie i pewnie będzie leżał następnych 18 czy tam mniej. Tak jak mówię, no wszedłem do zawodu kuchennymi drzwiami, ale ja chyba zawsze miałem jakiś obłęd w oczach. Po prostu chciałem to robić, bo nic innego nie umiałem. Ale po prostu byłem tak zwariowany na tym punkcie i tak zdeklarowany, że to jest właśnie mój sposób na życie, że no udało się. No. Pewnie jak mi się nie udało, to wszedł do jakiegoś teatru może z granatami w ręce. I tak by mnie musieli wziąć.
Inna broszka to jest to, co trzeba zrobić później, żeby się utrzymać. No to jest wszystko to, co robicie, no. Tylko to, co robicie teraz, pomimo tego, że robicie bardzo wiele i wyciskane z was są tutaj siódme poty, a wiem coś o tym, bo pamiętam, jak to było. Zresztą zaraz wam opowiem, jak tutaj obecny pan dyrektor mnie sponiewierał, ale cudownie, w cudowny sposób, który wspominam z dużą radością i sympatią teraz. Wracając do początku, to ja pamiętam, że w Larczy byście robili taki program Piosenka na życzenie. No coś było takiego, tak. Tak, ja potem byłem, były nagrania z telewizji Kraków. Aha. Kilka osób z Larku w tym występowało i tam były między innymi twoje też piosenki, prawda? Czyli coś ty, tam... przyszedłeś do tego Larku, to ty już byłeś w pewnym sensie takim profesjonalnym, no powiedzmy półprofesjonalnym wykonawcą, prawda? No to no, najlepiej ze wszystkich tych ludzi, którzy byli w Larcie, z tym tematem sobie dawałeś radę, może nie pod kątem jakby takim profesjonalnie muzycznym, ale no byłeś tak wkręcony, jakby w ogóle w śpiewanie. Wszystko się zaczęło od tego, że od trzeciej klasy liceum mieliśmy z kolegami z kilku liceów katowickich, mieliśmy zespół. A no właśnie. I śpiewaliśmy wszystko, co wtedy było na topie, a było związane z jakimkolwiek bluesem, rockiem czy metalem, to się wszystko śpiewało, covery i ta nasza działalność trwała półtora roku, więc my tak byliśmy mocno wgryzieni w temat i z tym przyszedłem do Lartu. No tak. Natomiast jeżeli chodzi o Lart, to powiem wam taką, znaczy to nie anegdota, bo to szczera prawda, a propos poniewierania, które zresztą w okolicznościach właśnie egzaminu na pewno się przydało. Obecny tu pan dyrektor, słuchajcie, nigdy, to jest przezabawne. Nigdy, przenigdy, słuchajcie, nie wolno wam wybierać sobie tekstów z dziedziny wiersza, które się zaczynają od bo to jest po prostu, to jest mogiła. Ja durny, ambitny, mówię, zawsze miałem taką trochę romantyczną, czy może bardziej niż trochę romantyczną duszę. Mówię, no to co, no to tak. Do Mickiewicza mnie zdradziło liceum, no to w ogóle co, czego nas uczą, w ogóle czego nas uczą w szkołach i podstawowej i średniej na temat tych naszych wielkich literatury, to są kompletne bzdury w ogóle wyjęte z jakiejś rzeczywistości sprzed 80 lat. Więc do Mickiewicza byłeś uprzedzony. Do Mickiewicza byłem uprzedzony, mówię to co, no to słowacki, no to słowacki, wybrałem sobie koniec piątej księgi Beniowskiego. Tak. Haha, mówi, wiesz to wyjedziecie, jaka wam świeci, gdzie portowa wieża lub w sojeszczyźnie bez echa poniecie lub na kolonę potrójną papieża piorunem myśli podniesione świecie, gnaki, tam wasze portę. No i teraz, i co? No i trafiło, że kochany dyrektor Leszek zdywał, przygotowuje mnie z tego tekstu na egzaminy do szkoły teatralnej. No to ja już, no to wchodzę, stoję, tam troszkę większa była ta scena. No to powiedz ten tekst. No to powiedziałem, raz dał mi powiedzieć cały ten tekst. Fajnie, no dobra, to teraz popracujemy. No to zacznij jeszcze raz. Haha, nie. Słuchaj. Wiesz, no to trzeba i... Wykład. Rozumiesz? Tak. No to dobra. Haha. Nie. Słuchaj. Tak, 3 tygodnie. Już po prostu na koniec po nocach mi się to śniło. Ja już sam siebie spinałem, plułem w lustro, jak mówię, idioto, jak mogłeś taki tekst wybrać, że się haha zaczyna. Generalnie przez pierwsze 2 tygodnie zajęć, to tam wyszedłem 2 linijki poza haha. Także jakaś w ogóle kompletna paranoja. Ale efekt tego jest taki, że zanim się za cokolwiek zabiorę w tej chwili, tak jak miało to miejsce właśnie między innymi przy egzaminach, na których zresztą haha, się przydało, poleciało, poszło, a jak mnie tak wbite, że w ogóle nie było mowy, żeby było inaczej.
Natomiast wiecie, co to chodzi o cała rzecz, cały urok tego wszystkiego polega na tym, że ci ludzie, którzy was tutaj maltretują, męczą i przeciągają po podłodze, po prostu próbują w was wbić pewne mechanizmy. No. Nigdy nie wolno wam postrzegać, chociaż tak się tak czasami w naturalny sposób się wydaje człowiekowi, że to, no to jest tu, na teraz, na raz, to dotyczy tej jednej rzeczy. Tak próbujemy sobie to tłumaczyć, ale prawda jest taka, że są po prostu uniwersalne mechanizmy, które działają potem cały czas. Trafiłeś jeszcze do szkoły tej w Gdyni, prawda? Tak, też jeszcze. Tak. Ale akurat, że mówię, no tam to był akurat bardzo, bardzo zły moment tej szkoły, bo tak nie wiadomo było, czy ta szkoła w ogóle przetrwa, czy zostanie tylko taką zawodówką przyzakładową dwuletnią, czy w ogóle będzie jakikolwiek dyplom po tej szkole. No tak było bardzo niefajnie. Ja miałem problemy i w rodzinie, i z kasą wtedy, w związku z powyższym tak się to skończyło, jak się skończyło, że po jednym semestrze powiedziałem dziękuję i wystarczy. Na pewno bardzo dużo się tam nauczyłem, jeżeli chodzi o ruch, o taniec, chociaż ja jestem generalnie nie tańczący. Jeżeli chodzi o aktorskie rzeczy, nie liznąłem tego tam na tyle, żeby móc powiedzieć, że stamtąd coś wyniosłem, bo dużo więcej, owszem, może jakieś tam dwie czy trzy takie rozbudowane etiudy, typu tak jak robiliśmy na przykład taką fajną etiudę pod tytułem Ptaki, do której musieliśmy sami wymyślić scenariusz, sami ją ułożyć. Zrobić muzykę do niej. Ale jeżeli chodzi o samą pracę nad tekstem, to tutaj było tego niewiele. Ruch, owszem, głos mi zepsuli. No i to tyle, jeśli chodzi o mnie. Czemu głos zepsuli? Dlatego, że trafiłem do takiego profesora, który, to czy w ogóle tam była tendencja przez długi czas, żeby za wszelką cenę ciągnąć ludzi w stronę klasycznego śpiewania. Uważano klasykę jako absolutnie niezbędną podstawę wszystkiego, co się robi w musicalu i wszystkiego, co się robi w kategorii głos. Co jest absolutną nieprawdą. Mało tego, ja to jeszcze miałem szczęście, ale na przykład jest dość spora grupa dziewczyn, które w tamtym czasie no wręcz nie wiadomo, czy nie została w ogóle zaprzepaszczona szansa na ich zaistnienie w świecie aktorskim. Dlatego, że dziewczyny skończyły ze zmasakrowanymi gardłami, z guzkami śpiewaczymi, z jakimiś rozstępami na strunach głosowych. Ponieważ była jedna pani profesor, która bez względu na to, czy przyszła dziewczyna i mówiła od razu tak, czy przyszła dziewczyna i mówiła po prostu jak seks telefon. To pani profesor wychodziła z założenia, że każda dziewczyna ma być sopranem koloraturowym. I było to troszeczkę wszystko na zasadzie takiego robienia tenora po prostu z basa, że trzeba mu naciągnąć pewne części ciała za ucho i on wtedy będzie wysoko śpiewał. Niektórzy koledzy moi, którzy wyszli z tamtej szkoły, do tej pory mają problemy, radzą sobie znakomicie, są znanymi, uznanymi nazwiskami w świecie musicalowym, ale cały czas mają, dość często zapadają na różnego rodzaju dysfunkcje strun głosowych, infekcje, choroby i tak dalej, ale co jest w prostej linii pochodną tych niewłaściwych działań wtedy, dlatego że... Ale to jest w ogóle ogólna praktyka chyba we wszystkich szkołach teatralnych, wiesz? Że z tego co znaczy, nie w Polsce, tak, w Polsce, w Polsce, że tu cały czas dużo nauczycieli od śpiewania, od wokalu, od to są ludzie z opery, prawda? Z tak, opery, tak. A nie śpiewający aktorzy czy coś w tym stylu. Bo cała rzecz polega na tym, że trzeba znać pewne podstawy klasyczne. No bo trzeba wiedzieć, jak człowiek oddycha, czym oddycha i po co. I do czego to służy, jak ten dźwięk z siebie wydobyć. I dobrze jest umieć to robić, ale nie wolno niczego robić na siłę, bo słuchajcie, no to jest instrument, który no nie ma takiego drugiego instrumentu. Trąbkę się naprawi, w skrzypcach można wymienić strunę, w bębnie można wymienić membranę, wszystko można podszlifować, doszlifować, przeszlifować, a w najgorszym razie wyrzucić na szmer, skupić nowe. A tu nie ma. Tu jak się skończy, to jest szluz, koniec. Dziękujemy Państwu, do widzenia. Nie zarabiamy na chleb,
dobrze, jak się możemy w domu odezwać do rodziny. W związku z powyższym takie właśnie siłowe podejście na zasadzie wszyscy muszą umieć śpiewać klasycznie, to jest kompletna bzdura. To jest kompletna bzdura. Tym bardziej, że stricte klasyczne śpiewanie, no owszem, w materiale klasycznym, no to jest warunek sine qua non istnienia na scenie, ale w materiale musicalowym albo w teatrze, poza znajomością techniki, to to jest przydatne jak szklane oko, no, umówmy się. No nie ma, generalnie niewiele jest znaczy może tak, nawet materiały, które odnoszą się gdzieś do klasycznego, czy do quasi klasycznego śpiewania, coraz częściej jest tak, że odchodzi się od tego, robi się różnego rodzaju interpretacje tego materiału, gdzie naprawdę można zabłysnąć innymi walorami wokalnymi. Nie trzeba śpiewać postawionym głosem wyprowadzonym na maskę i dającym gwarancję, że bez nagłośnienia w hali, jak ona teraz ludowa we Wrocławiu, stulecia, tak? Że na hali stulecia człowieka doniesie do ostatniego rzędu. Absolutnie, to nie w ten sposób działa. A bardzo wiele rzeczy właśnie zostaje po drodze zaprzepaszczonych niestety, ponieważ ludzie raz, że się zamykają, a dwa, no często jest tak, że po prostu zaczynają chorować, no bo to jest pewnego rodzaju gwałt popełniony na żywym organizmie. To jest tak, jak ktoś zacznie pakować bez opamiętania na siłowni, no to co z tego, że wyrośnie z niego fura mięsa, czterdziestka i do piórnika, no bo ile organizm może wytrzymać takiego wysiłku plus sterydów i anaboli? No, nie da się. I tak samo z tym, no po prostu się nie da. W którymś momencie ten organ mówi temu panu za współpracę już dziękujemy i no i tu się nic nie zrobi. W związku z powyższym jest to błędne podejście i błędna szkoła, ale na szczęście pomału zaczyna się od tego odchodzić. Na szczęście coraz więcej ludzi rozumie, że owszem, podstawy trzeba znać. Jeżeli ktoś wykazuje talent w tej dziedzinie, to jak najbardziej trzeba go rozwijać i pielęgnować. Ale to nie jest tak, że wszyscy muszą umieć zaśpiewać bo można to samo zaśpiewać tak jak Tom Waits i też będzie to przepiękna kołysanka. Ale powiedziałeś w którymś z wywiadów prasowych, że tylko ten, kto przeżył taką ciężką czy wielczą, znaczy tylko ten, kto to przeżył, wie, w czym tkwi magia takiej harmonii. Prawie wierny cię zaraz. No tak, coś takiego powiedziałem, tak, tak. Podpisuję się pod tym. No tak. Dlatego, że no, słuchajcie, no to jest we wszystkim. No to my jesteśmy sportowcami, tak? No, jeżeli się człowiek nie spoci, nie wypierdzieli po drodze na tej bieżni 10, 50, 60, 100 razy, nie poharata kolan, łokci i tak dalej, to do niczego nie dojdzie. I to tak samo jest tutaj. No, przez tą charówkę, wiecie, to jest jak zaczniecie pracować w teatrze, dojdziecie do takiego momentu, że zaczyna się próby do jakiegoś spektaklu. Jakieś najpierw stolikowe, potem rozmowy, dyskusje, potem jakaś tam bania u kogoś w domu i rozmowy filozoficzne na temat tego, o czym jest ten tekst i co autor miał na myśli. Potem się wchodzi na scenę, czy gdzieś tam do sali prób i zaczyna się to dziergać. I na początku jest trochę śmiesznie, trochę strasznie. Potem jest coraz bardziej fajnie, potem się przez moment pojawia euforia, a potem zaczyna być taki zjazd i po 6 tygodniach, czy 5, czy 8 dochodzi to w zależności od tego, ile sztuka wymaga czasu na przygotowanie, naraz się zaczyna robić coś takiego, że koleżanka, najlepsza, przyjaciółka, najserdeczniejsza z teatru podchodzi do was i mówi: słuchaj, Zosia, odejdź ode mnie! Odnieś się! Albo wręcz daje ci od razu pysk. Do takich sytuacji dochodzi, bo po prostu człowiek ma już taki stan napięcia, że nie radzi sobie z tym. Ale to jest właśnie to, o czym powiedziałem.
jest pewien etap harówki taki, gdzie po prostu musimy, gdzie ludzie zaczynają pokonywać największe własne słabości. Zaczynają się zupełnie inne relacje między wami i kolegami, koleżankami z teatru. To ciasto zaczyna, po prostu te drożdże włożone do piekarnika zaczynają buzować. Te pęcherzyki powietrza zaczynają formować to przepiękne, cudowne ciasto. Jest to trudne, jest to ciężko znieść, jest to czasami traumatyczne, ale king, po prostu trzeba się ściorać do nieprzytomności, przejść przez etap tego haha, nie, przecież słuchajcie, ja na tym człowieku takie psy wieszałem w domu, jak przychodziłem, już po prostu czarna rozpacz. I już mówiłem po prostu nie, przegryzę mu aortę, przyjdę jutro, jak mówię, haha, nie, przegryzę aortę, wydłubię mu oczy i nie wiem, co zrobię. Ale przeszło się przez ten etap, no było jak było, ale coś zajarzyło w tej głowie. Złapałem ten drugi oddech, no i chwalić Boga, 17 rok z rzędu idę tą ścieżką i nawet udaje mi się żyć i rodzinę z tego utrzymać, także... A jeszcze przy tym się dobrze bawię. Zdrówko. W związku z powyższym to pokazuje, że to szaleństwo jest warte tego zachodu, warte tych pieniędzy, warte tych wysiłków, bo taka jest droga do tego, żeby, jak to się mówi teraz, mieć fan z tego, tak? No chyba nie ma innej. Jednym z ostatnich polskich romantyków. Może tak jest, no ktoś musi być tym ostatnim, no. Ale tak uważam. Bo to wszystko, słuchajcie, co robicie, co będziecie robili w swoim życiu, polega tylko i wyłącznie na pasji. Jeżeli nie ma pasji, to idźcie do domu, to dajcie sobie spokój. To byś poradził, Januszku. Młodym startującym. Na ostatniej prostej. Co ja wam mogę poradzić? Słuchajcie. Bawcie się, bo to jest. To jest naprawdę, chyba tak myślę, że to jest. Jedyny zawód, który pozwala człowiekowi bawić się na wszystkie możliwe sposoby, no bo plastik też się bawi, ale plastik się bawi tylko albo rzeźbiąc, albo lepiąc, albo malując. Wy możecie się bawić na niewyobrażalną liczbę sposobów swoim życiem. I nie pchajcie się tak szybko do tej dorosłości. Powiem tak, ja, słuchajcie, jak przyszedłem do LARP-u, Boże, co to ja nie byłem, z dyplomem maturalnym w ręku i tak mi się wydawało, że o kurczę, teraz to ja pokażę, to aż taki jestem teraz po prostu dorosły, że w ogóle. I to nie tak, to trzeba jak najdłużej zostać na etapie tej matury. Tej zabawy. Oczywiście umiejętnie to przełożyć na zawód, na wykonywanie tego zawodu, ale rzecz cała polega na tym, że dopóki tu jesteście, to tak naprawdę nic się nie stanie strasznego. Cokolwiek się stanie, nic się nie stanie strasznego. Nikt nie umrze. Nikomu sztankiet na łeb nie spadnie, nikomu nie zabiorą garzy za spektakl. Jest po prostu świetna zabawa, przy okazji rewelacyjna nauka. Haha, nie, tak nie. I korzystajcie z tego, ile wlezie, ile dacie radę. Dlatego, że im dalej będziecie szli w ten cały świat, tym taryfa ulgowa będzie się kurczyła, aż dojdzie do momentu, kiedy tej taryfy ulgowej nie będzie wcale. A dlaczego was do tego nakłaniam? Dlatego, że im bardziej będziecie się teraz bawili, tym łatwiej będzie wam później stanąć na wysokości zadania, kiedy tej taryfy ulgowej braknie.
ale to leży tylko i wyłącznie w waszych rękach. W tym, żebyście się teraz cudownie do tego wszystkiego nakręcili i we wspaniały sposób bawili tym wszystkim, co się dzieje i budzili w sobie pasję. Idźcie, ofiary skończone.